Hiro Onoda to japoński żołnierz, który nie podał się aż do 1974 roku, mimo że wojna skończyła się 20 lat wcześniej. Jak do tego doszło? Przekonajmy się w prawdziwej historii. Hiro Onoda był oficerem wywiadu w cesarskiej armii japońskiej. Szkolono go do prowadzenia działań za liniami wroga. Przeważnie wyglądało to tak, że małe grupki żołnierzy sabotowały działania przeciwników, przy okazji zbierając dane wywiadowcze. Swoją praktykę bojową odbył na wyspie Lubang na Filipinach, dołączając w 1944 roku do stacjonującej tam grupy żołnierzy. Jego zadaniem był sabotaż wrogiego lotniska oraz portowego mola. Niestety przez brak współpracy z dowództwem misja ta nie powiodła się. Amerykanie z łatwością podbili wyspę w lutym 1945 roku. Wiedząc o swojej porażce, Japończycy podzielili się na mniejsze grupki, przeważnie od 3 do 4 osób, i uciekli w głąb dżungli. Większość z nich bardzo szybko została wybita przez Amerykanów lub po prostu się poddała. Nieschwytane pozostały jedynie 4 osoby, które zaszyły się w górach. Szeregowy Yuichi Akatsu, kapral Shochi Shimada oraz starszy szeregowy Kinshichi, pod dowództwem właśnie Hiro Onody. Wcześniej byli zapewnieni przez swojego przełożonego, że nieważne co się stanie, po jakimś czasie ktoś przyjdzie na ratunek. Do tego czasu mieli przeżyć, nie popełniając samobójstw. Życie w ciężkich warunkach na wyspie nie było łatwe, ale jakoś przeżyć trzeba było. Żołnierze suplementowali swe racje żywnościowe głównie ryżu, bananami oraz kokosami. Poza tym rabowali też lokalne farmy. Po tym jak Japonia formalnie podała się we wrześniu 1945 roku, Onoda i jego ludzie zaczęli natrafiać na ulotki. Pierwsza z nich została przekazana przez stubylców wyspy, a jej treść brzmiała mniej więcej tak. Wojna skończyła się 15 sierpnia. Zejdźcie z gór. Jednakże Japończycy stwierdzili, że to tylko sztuczka aliantów. Następnie generał Tomoyuki Yamashita rzucił im ulotki z rozkazem poddania się. Nie wiedząc o ataku bombami atomowymi na Hiroshima i Nagasaki, wydawało im się mało prawdopodobne, by Japonia tak po prostu się poddała. Uznali ten komunikat jako kolejną bójdę. Był to tylko kolejny dowód na to, że ich działania były problematyczne dla aliantów. Jednak po 4 latach ukrywania się, żołnierze zaczęli mieć wątpliwości. W 1949 Yuichi Akatsu uciekł z grupy i podał się jednostkom filipińskim w 1950. Po tym wydarzeniu rozpoczęto szeroko zakrojoną misję poszukiwawczą pozostałej trójki. Użyto tym razem autentycznych listów i zdjęć rodzin żołnierzy, aczkolwiek nadal nie było to przekonujące. Każdy komunikat o tym, że powinni się podać, tylko wzmagał ich paranoję i wrogość. Zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy zostawali ostrzeliwani tylko dlatego, że Japończycy uważali ich za amerykańskich żołnierzy działających pod przykrywką. Ostatecznie odbiło się to na nich rykoszetem, ponieważ 7 maja 1954 roku kapral Shoichi Shimada został zabity przez swoich potencjalnych wybawców przy okazji jednej z takich strzelanin. Dwójka żołnierzy, która pozostała na wyspie, kontynuowała swoje działania sabotażowe. Atakowali ludzi, których uważali za swoich wrogów. W 1972 roku, podczas próby podpalenia spichlerza ryżu, starszy szeregowy Kinshichi został zastrzelony przez policję. Porucznik Onoda został już kompletnie sam. W 1974 japoński podróżnik Norio Suzuki wpadł na pomysł, aby sprowadzić na wyspę dawnego dowódcę Onody, majora Yoshimita Niguchi. W marcu tego samego roku major spełnił swoją daną 30 lat wcześniej obietnicę, że powróci po swojego podwładnego. Onoda, nadal noszący swój zniszczony uniform sprzed dekad, zasalutował japońskiej fladze i oddał swój miecz samurajski, działający karabin Arisaka typu 99, trochę amunicji, granaty i rodzinny nóż. Filipiński rząd zadecydował, że nie ukaże go za liczne przestępstwa. Powodem było to, że Onoda cały czas myślał, że wojna trwała. Po powrocie do Japonii zdobył całkiem sporą popularność. Jednak sam nie potrafił się tam odnaleźć. Kraj ten po wojnie zupełnie się zmienił, a tradycyjne wartości nie grały tam już tak dużej roli. Właśnie dlatego przeprowadził się do Brazylii, gdzie trudnił się hodowlą krów i nauką walki. Tam również się ożenił. Jednakże po tym, jak przeczytał o japońskim nastolatku, który w 1980 zamordował swoich rodziców, wrócił do Japonii. Był niezadowolony z kondycji nowoczesnej japońskiej młodzieży.
Dlatego postanowił założyć szkołę przetrwania, w której uczył młode pokolenie niezależnego myślenia i bycia lepszymi obywatelami. W swojej autobiografii i w wielu wywiadach powiedział m.in., że jego rozkazem było nie umrzeć, a w przypadku gdyby nie był w stanie go wykonać, to czułby hańbę. Ostatecznie zmarł 16 stycznia 2014 roku w wieku 91 lat. Co prawda Hiro Onoda umarł, lecz jego historia nadal żyje. Właśnie dzięki takim filmom, jak ten. Jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju tego kanału, zminimalizuj ten film i kliknij przycisk subskrybuj. Sprawdź też poprzednie filmy. Widzimy się już wkrótce.